Za pomocą Skype'a przenosimy się do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tam naszym gościem jest Maciej Kopeć. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan jeszcze wiceministrem? Dlaczego miałbym nie być? No sporo pan dzisiaj narobił bałaganu w kalendarzu szkolnym. Jeszcze kilka godzin temu mówił pan, że lekcji w szkołach to nie będzie do końca roku, do 26 czerwca. Wiadomość poszła w świat, aż tu nagle słyszymy, że to nieprawda, bo do 7 czerwca na pewno lekcji nie będzie, a potem to się zobaczy. Jest to jakby informacja bliższa temu, co pewnie dzisiaj podpisze pan minister w porozumieniu z panem premierem. Natomiast ale co, przepraszam, jest bliższą informacją? Przepraszam, co jest bliższą informacją temu? Pan mówił, zapisałem tę wypowiedź, będzie rozporządzenie, które zostanie wydane, ono będzie mówiło o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowania szkół do 26 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych. Sprzedał pan fake newsa. No był to jeden z wariantów, tak, przygotowywanych. Natomiast oczywiście też były warianty, które mówią o tym, żeby była taka możliwość ewentualnie, aby uczniowie znaleźli się w szkołach przed rozpoczęciem egzaminów zewnętrznych. Natomiast no, te decyzje wszystkie są tak czy inaczej warunkowane bezpieczeństwem uczniów i opinią ministra zdrowia. Czyli teraz będzie rozporządzenie, że do 7 czerwca uczniowie do szkół nie wrócą, a pytanie... Zostanie dzisiaj podpisane, tam data będzie podana, do którego nastąpi ograniczenie pracy szkół. Ale to będzie 7 czerwca? To zostanie dzisiaj opublikowane i wtedy zobaczymy, jaka będzie data. Tak jak powiedziałem, raczej nie będzie to 26 czerwca. No tylko, że rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej podała tę datę, 7 czerwca. To znaczy, że też mam się do niej nie przywiązywać? Data zostanie podana dzisiaj, jeżeli chodzi o rozporządzenie. Zakładamy, że będzie to data, która będzie przed egzaminami zewnętrznymi. Gratuluję jasności komunikatu Ministerstwa Edukacji. Przepraszam, panie ministrze, ale nie do końca to wszystko rozumiem. Kiedy zapadnie decyzja, czy przed wakacjami uczniowie wrócą na lekcje do szkoły? Te decyzje, tak jak wcześniej podejmowane dotyczące ograniczenia pracy szkoły, one zawsze były podejmowane w porozumieniu z ministrem zdrowia. Natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę wiele innych elementów, które się z tym łączy, chociażby w przypadku uczniów starszych klas. To się łączy z transportem, ruchem, dowożeniem uczniów, otwarciem internatów, burs. Jest tu bardzo wiele takich różnych zmiennych, które wymagają po prostu szczegółowej opinii, także tych decyzji, które są podejmowane także w różnych aspektach, jak powiedziałem, chociażby tych, które dotyczą noclegów, czy tych, które dotyczą transportu. Rozumiem. Czekamy na tę decyzję. Jak rozumiem, nie poznamy, kiedy ta decyzja zapadnie. Na razie odnieśmy się do tych decyzji, które już zapadły. Panie ministrze, czy aktualna jest zapowiedź, że od 25 maja w szkołach podstawowych będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas 1-3? Więc te zajęcia będą od 25 maja. Będą to zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, ale też z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych. To wszystko zależy od liczby uczniów i organizacji pracy przez dyrektora szkoły. To spróbujmy to powyjaśniać. Ile godzin będą trwały takie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkole? Gdybyśmy popatrzyli na nauczyciela, tak, i na jego plan działania, to w takim przypadku możemy mówić o kilku godzinach dziennie takich zajęć, gdyby one były dydaktyczne. Natomiast no, mówimy, że przede wszystkim będą to działania także opiekuńcze i tutaj taką działalność opiekuńczą mogą prowadzić także inni nauczyciele, nie tylko nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. No tak, ale to są zajęcia, które mają umożliwić rodzicom pójście do pracy. Rozumiem, że to będzie taki czas, jeśli chodzi o zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, które pozwolą ojcu, matce pójść do pracy, wrócić, odebrać dziecko, czyli to musi być co najmniej, no nie wiem, kilka, 8 godzin to będzie? Czy z jednej strony to jest oczywiście decyzja rodziców, jaki to będzie czas. Wcześniej to bywało różnie, czyli część dzieci przebywała w świetlicy, część po zakończeniu, jeżeli chodzi o działalność dydaktyczną, część przebywała w świetlicy i ta decyzja o tym, jak długo dzieci będą przebywały w szkole, będzie decyzją rodziców. Także tutaj możemy to określać jedynie na poziomie poszczególnej szkoły, jak to będzie zorganizowane. Nie, panie ministrze, rodzice mogą chcieć, tylko pytanie, ile godzin realnie nauczyciel z tymi dziećmi w klasie spędzi. To jest jedno, a drugie, ilu uczniów będzie mogło być w jednej klasie w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych? Będą to takie proporcje, jak dotyczą to przedszkoli. Te szczegółowe wytyczne zostaną dzisiaj przedstawione dyrektorom szkół, a więc te, które będą dotyczyły i edukacji wczesnoszkolnej,
czy będą dotyczyły ewentualnego otwarcia burs, internatów, działań z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a więc cała taka gama wytycznych, ona zostanie przedstawiona dzisiaj. Panie ministrze, tylko jeśli pan mówi, że to będzie tak jak w przedszkolach, to tam zapadła decyzja, że w jednej grupie przedszkolnej może być 12, maksymalnie w wyjątkowych sytuacjach 14 dzieci. Czyli tu będzie ten sam limit w klasach 1-3 na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych? Mamy limity, natomiast też proszę zauważyć, że tutaj jakby nie ma też presji w przypadku rodziców i na dzisiaj mamy sytuację, że tak naprawdę w edukacji przedszkolnej uczestniczy około 36 przedszkolaków i zostało otwartych na dzień dzisiejszy około 5000 przedszkoli. Tak, na 1 400 000. 36 przedszkolaków? 36 tysięcy. Okej, okay, tysięcy, to ważne, bo to uciekło. Panie ministrze, no dobrze, ale jaki jest limit w jednej klasie? Informacja dla dyrektora szkoły. Chce stworzyć takie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Ilu uczniów w jednej klasie może przyjąć? No tutaj jakby te limity są jakby oparte też o powierzchnię, która będzie użytkowana, więc jeden uczeń w ławce, czy będziemy mówić o tym, w jaki sposób może być przestrzeń w sali z uwzględnieniem liczby uczniów. Czyli z jednej strony mówimy o 12 uczniach w grupie, ale z drugiej strony też będą limity, które będą mówić o powierzchni i liczbie uczniów. No tak, tylko teraz sytuacja będzie taka, że część dzieci z danej klasy zostanie pewnie w domach, część pójdzie na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W jaki sposób nauczyciel prowadzący tę klasę ma zrealizować podstawę programową? Bo pan minister Piątkowski mówił, no, że będzie jakaś forma prowadzenia zajęć dydaktycznych przewidziana. To wszystko będzie zależało od tego, w jaki sposób ta grupa zostanie zorganizowana i zrekrutowana, a więc od tego, ile dzieci znajdzie się w danej szkole i w jaki sposób zostanie to zorganizowane. A więc od tego będzie zależała ta działalność opiekuńcza, wychowawcza, czy ewentualnie dydaktyczna. Rozumiem, panie ministrze, tylko jeśli do tej pory, na przykład do południa, nauczyciel prowadzi lekcje online ze swoimi uczniami z klasy, a część teraz będzie w szkole na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, to jak ma prowadzić te zajęcia jednocześnie dla dwóch grup, czy je podzielić na dwie grupy? Proszę zauważyć, że z jednej strony mamy w szkole nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, czyli tych, którzy mają kwalifikacje do prowadzenia działań dydaktycznych. Także wyjątkowo takie zajęcia mogą prowadzić nauczyciele wychowania fizycznego, informatyki i języków obcych. Natomiast tę działalność opiekuńczą mogą prowadzić także inni nauczyciele, czy one będą prowadzone przez nauczycieli w świetlicy, czy także innych nauczycieli z danej szkoły. To tu krótko na koniec tej części rozmowy jeszcze jedno pytanie. Bardzo ważne wydaje mi się. Czy od 25 maja, kiedy będą w szkołach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, będą pracowały kuchnie i stołówki? Czy dzieci będą miały zapewnione ciepłe posiłki w szkole? Tutaj także zostały przewidziane warunki, na których można otworzyć kuchnię, czyli przy spełnieniu tych warunków epidemiologicznych będzie można także prowadzić taką działalność. Będzie można, ale nie ma takiego wymogu, jeśli będą zajęcia opiekuńczo. Te warunki po prostu, no tego wszyscy oczekujemy, że zgodnie z wytycznymi, które będą przygotowane, także taka działalność będzie mogła podjęta. No nie, ale jeśli dzieci będą w szkole, to trzeba je nakarmić, panie ministrze, to jest chyba oczywiste. No więc też rozumiemy, że tam ta działalność zostanie wprowadzona, tam gdzie to wszystko będzie przygotowane i będzie możliwość prowadzenia wszechstronnej opieki wobec dzieci. No to jest ten czas też 20 do 25 maja, żeby samorządy, organy prowadzące, dyrektorzy mogli przygotować się do takich działań. Tak, wiele jeszcze pytań przed nami. Na rmf24.pl i na portalu interia.pl będziemy je zadawać i będziemy wyjaśniać. Tam zapraszamy. Wiceminister Edukacji Narodowej Maciej Kopeć nieustająco z nami. No właśnie, panie ministrze, to wyjaśnijmy być może ten wątek, to też ważne. Te zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, one wszędzie muszą ruszyć 25 maja? Czy to jest dzień, od którego mogą ruszyć? Inaczej pytając, czy tu będzie tak samo jak z przedszkolami, że wyznaczamy dzień pierwszy możliwy, a samorządy ustalają, kiedy mogą z takimi zajęciami ruszyć? Od 25 maja będzie można taką działalność podjąć i oczywiście
tutaj jest sporo czasu, żeby samorządy mogły się do tego odpowiednio przygotować, tak żeby faktycznie po 25 maja taka działalność mogła zostać podjęta. Tak, ale czy to znaczy, że samorządy mogą powiedzieć, że 25 maja nie będziemy gotowe, chcemy to zrobić 27, 29 maja albo dopiero w czerwcu? No, na dzisiaj możemy powiedzieć tak, że w przypadku przedszkoli zostało otwartych około 35% samodzielnych przedszkoli niesamorządowych i około 20-kilku procent przedszkoli samorządowych, tak? Nie, jakby odliczając tego oddziały przedszkolne w szkołach. Czyli ten procent oczywiście w tej chwili jest znacznie większy niż liczba dzieci w przedszkolach, ale tutaj, tak jak powiedziałem, te działania są podejmowane stopniowo i część samorządów stopniowo otwiera i tak samo będzie tutaj. To znaczy nie zakładamy, że jeżeli szkoła nie będzie przygotowana pod względem warunków bezpieczeństwa do przyjęcia dzieci, no to trudno mówić o otwarciu tej opieki w klasach 1-3. A czy dzieci z różnych klas 1-3 będą mogły być łączone w jedną grupę? To jedna rzecz. I druga, czy te grupy będą się mogły zmieniać z dnia na dzień w zależności od możliwości organizacyjnych w szkole? Czy te dzieci będą się mogły mieszać ze sobą? Tutaj wytyczne wskazują na to, żeby jednak była to jedna grupa, jak możliwie jak najbardziej jeden nauczyciel, żeby nie było takiej rotacji. Natomiast możliwość łączenia klas w poszczególnych etapach kształcenia, ona i odbywała się wcześniej. Według wcześniejszych przepisów takie działania mogły być prowadzone w klasach łączonych. Panie ministrze, czy matury wystartują wszędzie zgodnie z planem? Zakładamy, że tak, czyli że uczniowie przystąpią do egzaminu maturalnego zgodnie z harmonogramem, który przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Czyli 8 czerwca dla maturzystów wciąż obowiązuje i 16 początek egzaminów ósmoklasisty. Czy może być tak, że na Śląsku na przykład, gdzie jest dzisiaj najwięcej przypadków zachorowań COVID-19, tych matur po prostu nie będzie w tym czasie? No to są decyzje, które mogą być podejmowane w oparciu o dotychczasowe przepisy, czyli o rozporządzenie o bezpiecznych, higienicznych warunkach pracy. Czyli tutaj dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym po powiadomieniu kuratora oświaty może ograniczyć czy zamknąć działalność placówki. I w takich sytuacjach, gdyby oczywiście taki wariant nastąpił, to mamy jeszcze w przypadku obu egzaminów termin dodatkowy, w którym uczniowie czy absolwenci w przypadku maturzystów mogą przystąpić do egzaminu. Czyli to jest decyzja poszczególnych dyrektorów szkół? Czy taką decyzję może też podjąć na przykład wojewoda dla całego województwa? Czy takie decyzje też mogą być podjęte? Natomiast no, to jakby patrząc na z punktu widzenia poszczególnych dyrektorów, no taka możliwość też jest możliwa na poziomie także dzisiaj obowiązujących przepisów. Tutaj nie trzeba żadnych przepisów nadzwyczajnych, ale można i też w inny sposób. Natomiast no w tej chwili no nie mówimy o takim zagrożeniu, które by stawiało pod znakiem zapytania egzaminy, które będą znacznie później. Rozumiem, tylko czy pan sobie naprawdę wyobraża sytuację, w której w jednym mieście, w jednej szkole matura się odbywa, bo tak zdecydował dyrektor szkoły, a w szkole obok, w tym samym mieście matury nie ma, bo tak też zdecydował dyrektor szkoły? Ale takie przepisy były zawsze, natomiast no to zależy od stopnia zagrożenia. No tutaj dyrektor musi wziąć pod uwagę i bezpieczeństwo uczniów, które powinno być najważniejsze, a potem skutki. No tak czy inaczej po podjęciu tej decyzji egzamin byłby i tak w terminie dodatkowym, ale oczywiście ze wszystkimi tego konsekwencjami później. A czy Ministerstwo Edukacji już wie dokładnie, jak ten egzamin będzie wyglądał od strony technicznej? Czy uczniowie na przykład będą pisali maturę w maseczkach na twarzy? Nie będą pisali w maseczkach. To znaczy, powiedziałem, te wytyczne w zasadzie, chociażby te dla szkół podstawowych, tak, one są przygotowane i oczywiście one istnieją, podobnie jak wytyczne, które dotyczą przeprowadzenia egzaminów, czyli zostały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i one
także zostały zatwierdzone przez głównego inspektora sanitarnego. I dyrektorzy szkół już mają te wytyczne u siebie na biurku? Zakładam, że jutro wytyczne dotyczące egzaminów zostaną przesłane, natomiast te wytyczne też należy czytać z rozporządzeniem wspólnie, które także zostanie wydane, które dotyczy przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych. A kiedy to rozporządzenie będzie gotowe, wydane i możliwe do odczytania? Że myślę, że będzie gotowe jutro albo w poniedziałek. Natomiast, tak jak powiedziałem, te wytyczne są bardzo szczegółowe. Zresztą dotyczą jakby trzech różnych egzaminów, czyli ósmoklasisty, egzaminów zawodowych i egzaminu maturalnego. Natomiast nie przewidują one konieczności pisania przez uczniów egzaminu w maseczkach. A jaka jest w nich zasada, jeśli chodzi o zgromadzenie uczniów w jednym miejscu? To będzie określona liczba uczniów na metr kwadratowy, czy na przykład ściśle wyznaczone odległości pomiędzy biurkami? Są wyznaczone ściśle odległości, one są opisane. One zresztą w tym rozporządzeniu będą dość dokładnie podane, tak, żeby można było dokładnie zobaczyć, tak, jak ma wyglądać ustawienie sali, jak mają wyglądać stoliki, jaka jest odległość między uczniami, jaka jest odległość między zdającymi a zespołem nadzorującym egzamin. Panie ministrze, także liczba osób, które będą nadzorować ten egzamin, te wszystkie szczegółowe przepisy, one są z jednej strony wytycznych CKE, które zostaną udostępnione dyrektorom, a reszta przepisów będzie w rozporządzeniu. Ile pieniędzy rząd przekaże samorządom, żeby pomóc im kupić środki odkażające potrzebne do pracy w szkołach, chociażby przy egzaminach? Jeżeli chodzi o środki te do dezynfekcji, a więc one były przekazane do przedszkoli, także taka lista została sporządzona, jeżeli chodzi o szkoły. Ona została przekazana wojewodom i tutaj także takie działania będą prowadzone, które będą wsparciem dla samorządów. Czyli wojewodowie dostarczą potrzebne środki dezynfekcyjne do każdej szkoły w województwie? Czyli tam będą na terenie swojego województwa dysponować takimi środkami. Ta lista szkół, placówek została przekazana. I co dokładnie wojewodowie przekażą szkołom na swoim terenie? W przypadku przedszkoli dotyczyło to środków do dezynfekcji. A co będzie w przypadku szkół i ile tego na szkołę będzie przypadało? Czy na ucznia, czy jak to jest wyliczone, panie ministrze? Akurat tymi szczegółami się nie zajmowałem, także trudno mi odpowiedzieć w szczegółach, jak to było. Natomiast nie, ja pytam, jak będzie w przypadku szkół, no bo to jest pana działka. W porozumieniu z ministrem zdrowia one były przekazywane. Ale to jest pana dziedzina szkoły i rozmawiamy o egzaminach, tak, które się w tych szkołach odbędą. Szczegółami, które dotyczą dokładnej liczby środków, akurat tych danych nie przekazywałem do wojewodów i do ministra zdrowia, także nie chciałbym tutaj jakby mówić, jak to będzie wyglądało w szczegółach. Panie ministrze, natomiast oczywiście każda szkoła zostanie zabezpieczona. Czy biblioteki będą otwarte po 25 maja, kiedy pojawią się w tych szkołach uczniowie? Biblioteki szkolne oczywiście. No to też jest oczywiście temat istotny. Zakładamy, że w przypadku konsultacji mogliby uczniowie chcieć skorzystać. Natomiast w każdym przypadku, zresztą tak jak i egzaminu maturalnego, gdzie uczniowie mogą korzystać ze słownika, także przewidziany jest sposób dezynfekcji, a więc uczeń będzie musiał po prostu zdezynfekować ręce, korzystając z ewentualnie słownika. Także tutaj też, jeżeli mówimy o otwarciu biblioteki szkolnej, to też pod tymi samymi rygorami BHP. Ale nie do końca zrozumiałem. Rozumiem, że w czasie egzaminów będą słowniki do wykorzystania, ale czy jest decyzja w sprawie szkolnych bibliotek? Kiedy one będą otwarte? No jeżeli mówimy o konsultacji, to też zakładam, że uczniowie będą mogli skorzystać z biblioteki szkolnej. Warunkiem takich działań jest oczywiście spełnienie warunków BHP. Czyli jeśli od 25 maja dla jednych i od 1 czerwca dla innych uczniów będą dostępne w szkołach konsultacje, to znaczy, że od 25 maja biblioteki szkolne będą do dyspozycji uczniów? No, zakładam, że jeżeli zostaną tam spełnione odpowiednie warunki BHP, to być może zostanie także dopuszczona działalność biblioteki, tak jak w przypadku i otwarcia
samej szkoły czy przedszkola, muszą być spełnione warunki, no to skorzystanie z każdego pomieszczenia w szkole wymaga odpowiednich działań zabezpieczających. Panie ministrze, ale zakładam, że tak będzie, to jest jednak coś innego niż wyraźna decyzja i zielone światło ze strony ministerstwa w wytycznych, które państwo przygotowali, czy w rozporządzeniach, które państwo przygotowują? Te wytyczne oczywiście też obejmują te wszystkie kwestie, które dotyczą powierzchni, sali, dezynfekcji, tego jak należy ją prowadzić. Także tutaj możemy być pewni, że ci, którzy będą tym zainteresowani w tych wytycznych, będą mogli znaleźć też takie informacje. Panie ministrze, czy dla pana jest oczywiste, że w czasie zdalnego nauczania nauczyciele powinni opłacać z własnej kieszeni pakiety internetowe, internet, z którego korzystają, żeby łączyć się z uczniami, żeby prowadzić lekcje online? Tutaj minister cyfryzacji i minister edukacji prowadzili także rozmowy z tymi firmami, które zajmują się dostarczaniem internetu i część z nich przygotowała specjalne pakiety, które mogli wykorzystywać uczniowie i nauczyciele w czasie zdalnego nauczania. Czy to znaczy, że każdy nauczyciel w Polsce ma dzisiaj szansę skorzystać z internetu w taki sposób, żeby nie musiał płacić za tę część internetu, którą wykorzystuje do zdalnego nauczania? Proszę zauważyć, że ten system zdalnego nauczania z jednej strony mówił o możliwości oczywiście korzystania z internetu, także innych możliwości. Też proszę zauważyć, że w przypadku szkół takiego wsparcia udzielono w postaci tych kwot, które można było wykorzystać i na dostęp do internetu, ale też na zakup tabletów czy laptopów i to było 187 milionów. Teraz będzie można od połowy maja aplikować o kolejne 180 milionów, czyli samorządy tutaj, jeżeli chodzi o zdalne nauczanie, takie wsparcie ze strony rządu miały. Panie ministrze, tylko jak pan podzieli te 180 milionów na wszystkie gminy, które skorzystały z tego wsparcia, no to na gminę wypada kilkadziesiąt tysięcy złotych, maksymalnie 100 kilkadziesiąt tysięcy i to nie są pieniądze, które są w stanie zabezpieczyć internet chociażby dla każdego ucznia czy dla każdego nauczyciela. Naprawdę, to jest coś zupełnie innego. Mówimy o zakupie sprzętu dla tych najbardziej potrzebujących uczniów w poszczególnych gminach. Ja pytam o coś zupełnie innego. Te decyzje oczywiście były podejmowane na szczeblu gmin, no też mogły samorządy i poszczególne szkoły przekazywać sprzęt, który był w szkołach do dyspozycji, także nauczycieli i uczniów, także no, trudno tutaj oczekiwać, żeby wszystkie te działania jakby tutaj za jednym zamachem spróbować opisać. Panie ministrze, sprzęt to jedno, a internet to drugie. Ja pytam o internet z bardzo wyraźnym konkretem. Chociażby UPC, ale także inne przygotowały specjalne pakiety i to dotyczyło to Orange, T-Mobile, Playa, a więc tutaj te firmy wyszły naprzeciw tym oczekiwaniom. Panie ministrze, w ankiecie Związku Nauczycielstwa Polskiego 62% nauczycieli mówi, że odkąd mamy zdalne nauczanie, oni zarabiają mniej, głównie za godziny ponadwymiarowe. ZNP przekonuje, że to jest niesprawiedliwe, bo nauczyciele pracują zdalnie o wiele dłużej niż normalnie w czasie codzienności, kiedy nie mamy wokół siebie pandemii. Akurat w tej sprawie minister przedstawiał swoją opinię wielokrotnie. Tak? Ona była prezentowana na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej, także w piśmie do Generalnego Inspektora Pracy. A więc te kwestie, które dotyczą wynagrodzania i jakby w samych przepisach mówiliśmy o tym, że nauczyciel realizuje zdalne nauczanie w wymiarze tym, który miał, łącznie z godzinami ponadwymiarowymi. Natomiast te decyzje, które tutaj są wymuszane, czy które się pojawiają, no one są decyzjami podejmowanymi przez dyrektorów, a raczej przez samorządy. Zresztą tutaj na spotkaniach z kuratorami oświaty mówiliśmy o tym, mówili o tym kuratorzy i w takich przypadkach ewidentnych, kiedy ta dyspozycja jest ze strony samorządu, kuratorzy interweniują. Czyli to znaczy, że nauczyciele nie powinni zarabiać mniej tylko z tego powodu, że nauczanie jest dzisiaj zdalne, a nie stacjonarne? Czy to kwestia wynagradzania została uregulowana? Ona dotyczyła i tej sytuacji, która wynikała z rozporządzenia
z 11 marca i tego z 20 marca, bo zdalne nauczanie zostało wprowadzone z dniem 25 marca. I tutaj dla nas sprawa jest oczywista. Natomiast pomiędzy tak naprawdę 12 marca a 25 marca nauczyciel był do dyspozycji dyrektora szkoły, ale też zwróciliśmy uwagę, że wielu nauczycieli podjęło wówczas tak naprawdę szereg działań i też staraliśmy się w tych przepisach uwzględnić taką możliwość, aby dyrektor mógł także zapłacić tym nauczycielom. A więc te wszystkie przypadki i te, które były do 25 marca i przed 25 marca zostały uregulowane. Natomiast te przepisy, i to wynika z wyroków sądów, nie dotyczą jednej kategorii, to znaczy za dodatku za warunki pracy, bo no jak siłą rzeczy ten dodatek jest w momencie, kiedy faktycznie ta praca jest wykonywana w tych szczególnie trudnych warunkach. Panie ministrze, do uczniów powracając, ilu jest uczniów w Polsce, z którymi szkoły nie mają żadnego kontaktu od początku epidemii? Czy Ministerstwo Edukacji ma takie dane? Te działania, które myśmy podjęli, działania kuratorów oświaty, przede wszystkim zmierzały do tego, aby dyrektorzy szkół zgodnie z rozporządzeniem, które zostało wydane, podjęli odpowiednią działalność, to znaczy przygotowali szkoły, przygotowali nauczycieli, dokonali ewentualnych zmian w programach nauczania, zaprojektowali harmonogram konsultacji z uczniami zdalny i żeby ta działalność została uruchomiona i zgodnie z informacjami od dyrektorów szkół, a zebranych przez kuratorów oświaty 100% szkół do takich działań przystąpiło. Wspaniale, panie ministrze, to jest odpowiedź na pytanie, którego nie zadałem. A pytanie, które zadałem brzmi, ilu jest uczniów, które zniknęły z mapy edukacji w Polsce? Nie ma z nimi kontaktu, po prostu. Nie ale ma. Już odpowiadam. Kwestia obowiązku szkolnego jest rozstrzygnięta w ten sposób, że nadzór nad nim ma dyrektor szkoły i jednostka samorządu terytorialnego, czyli to, czy uczeń spełnia obowiązek szkolny, czy jest z nim kontakt, jest obowiązkiem dyrektora szkoły. Wyraźnie zresztą o tym mówi artykuł 41 Prawa Oświatowego. Panie ministrze, to wciąż nie jest odpowiedź na moje pytanie. Czy Ministerstwo Edukacji ma dane, które pokazują, ilu jest takich uczniów, którzy od początku pandemii zniknęli, nie ma z nimi kontaktu. Szkoła nie może ich znaleźć, rodzice nie odbierają telefonu, uczeń się nie pojawia na lekcjach online'owych, nie przysyła zadań. Proszę zauważyć, że kwestia obowiązku szkolnego jest w gestii dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły powinien to analizować i interweniować. Z tego, czyli rozumiem, że Ministerstwo Edukacji nie ma takich danych, bo to jest zadanie dyrektora szkoły. Prowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli, jeżeli chodzi o spełnianie, czy raczej kontrolę obowiązku przez dyrektorów szkół, jeszcze raz podkreślę, była prowadzona w 2003 roku. A więc tak naprawdę jest to obowiązek, który ciąży na dyrektorze szkoły i na samorządzie gminnym. To już słyszeliśmy 3 razy, wydaje mi się, ale ten dyrektor szkoły czy samorząd gminy zgłosi się do pana, panie ministrze, i zapyta: panie ministrze, co robić? No mam uczniów, którzy zniknęli, nie mam z nimi kontaktu, nie przysyłają zadań, rodzice nie odbierają telefonu. Czy taki uczeń nie zda do następnej klasy? Te procedury istniały zawsze i dyrektorzy dobrze wiedzą, jak w takich sytuacjach postępować i na czym polega kontrola obowiązku szkolnego. Natomiast klasyfikacja... Panie ministrze, zawsze nie było pandemii, a teraz jest. Dotyczą przepisy, które dotyczą klasyfikacji. I tutaj, żeby zostać klasyfikowanym, trzeba mieć połowę obecności. No, tylko, że ja rozumiem, że zawsze były przepisy. Nie zawsze była pandemia, to po pierwsze. A po drugie, dyrektorzy mówią, chociażby w tekście, nie wiem, w Gazecie Wyborczej, pewnie pan czytał o takich właśnie uczniach, i tam jest kłopot z policją, która nie zawsze chce się zająć sprawdzaniem, czy ten uczeń jest w domu, bo policjanci, dzielnicowi mówią, że to nie jest ich zadanie. Oni nie są od tego, żeby sprawdzać, czy uczeń wypełnia obowiązek szkolny w czasie pandemii. Ja już jakby nie chcę dyskutować nad zadaniami poszczególnych organów, natomiast na pewno nie jest obowiązkiem ministra kontrolowanie, czy ktoś spełnia obowiązek szkolny. I tutaj, tak jak powiedziałem, przede wszystkim ciąży na innych organach. I oczywiście ten obowiązek ciąży też na rodzicach, o czym też mówi artykuł 40 Prawa Oświatowego. Ja to rozumiem wszystko, tylko myślałem, że ministerstwo jest zainteresowane problemem i być może ma jakieś pomysły, jak ten problem rozwiązać.
My przede wszystkim skupiliśmy się na tym, żeby dyrektor zorganizował pracę i wśród tych wytycznych i przepisów, które zostały wydane, jednym z kluczowych było to, aby dyrektor szkoły nawiązał kontakt z uczniami i nawiązał kontakt z rodzicami. Czyli przepisy tutaj nakładały na dyrektora szkoły taki obowiązek. A jeśli ten obowiązek jest niemożliwy do zrealizowania, to znaczy uczeń nie podejmuje kontaktu, a rodzice także, to co ma zrobić dyrektor szkoły? No tutaj patrząc na spełnianie obowiązku szkolnego, czy obowiązku nauki, można powiedzieć, no, patrząc na te kontrole, to powiedzmy troszeczkę historyczne, ale też, które były prowadzone w latach 2003-2008, to zawsze istniał niewielki odsetek uczniów, którzy temu obowiązkowi się wymykali. Także to nie jest jakby zjawisko, które się pojawia razem z tym systemem edukacji, który został wprowadzony teraz. To jeszcze i jeden... to zawsze był jakiś odsetek uczniów pomiędzy mniej więcej 1,5% a 3%. Panie ministrze, to na koniec krótko już jeszcze jeden wątek. Także z prasy nasz dziennik donosi, że Ministerstwo Edukacji planuje zamykanie małych szkół w Małopolsce. Jak twierdzi ten dziennik, mimo sprzeciwu kuratora oświaty i Solidarności. Rzeczywiście są takie plany w Ministerstwie Edukacji? Znaczy, trudno mi powiedzieć, na ile mam czasu, żeby wyjaśnić, jak to wygląda tak naprawdę, bo mamy do czynienia z sytuacją postępowania dwuinstancyjnego, czyli pierwszą instancją w tym przypadku jest kurator oświaty, który wydaje opinię, może być pozytywna lub negatywna, czyli może nie zgodzić się z samorządem, który chce daną szkołę zlikwidować. Natomiast przede wszystkim powinien się opierać o przepisy prawa, czyli powinien zbadać, czy nie nastąpiło pogorszenie sytuacji uczniów w wyniku planowanej likwidacji i czy znajdą oni swoje miejsce nauki. To jest obowiązek kuratora oświaty. Natomiast minister bada w drugiej instancji, jeżeli się samorząd odwoła, postępowanie kuratora, czy ono było prawidłowe i która strona ma rację. W tym przypadku możemy powiedzieć, że kurator może ze swoich opinii skorzystać. Tak naprawdę w latach 2019-2020 małopolski kurator oświaty wydał ponad 60 pozytywnych opinii w przypadku likwidacji szkół, w tym 13 szkół podstawowych. Natomiast to, ja dopytuję o te szkoły, panie ministrze, bo nasz dziennik wylicza Polanka Wielka, Andrychów, Jeżówka i Chełm. Natomiast ja mówię o jakby skali, tak? Natomiast mamy przypadek kilku szkół. Jakby tutaj mamy różne przypadki, czyli mamy gminę Polanka Wielka, gdzie faktycznie minister wydał postanowienie pozytywne i z czego to wynikało? Pozytywne, dlatego, w sensie, że te szkoły trzeba zamknąć. Dlatego, że w tej szkole nie było uczniów, dyrektora i nauczycieli i stąd ta decyzja pozytywna. Natomiast w drugim przypadku mówimy o dwóch szkołach w jednym budynku. Czyli inaczej mówiąc, zamiast dwóch szkół jest jedna szkoła i to są te decyzje. Natomiast w pozostałych przypadkach minister podjął decyzję o tym, aby przekazać kuratorowi do ponownego rozpatrzenia. Czyli nie podjął decyzji ani pozytywnej, ani negatywnej. Tak naprawdę mówimy o dwóch przypadkach, w przypadku, kiedy małopolski kurator oświaty wydał kilkadziesiąt pozytywnych decyzji, które nie podlegają już jakby odwołaniu do ministra, w tym w przypadku 13 szkół podstawowych na terenie Małopolski. Kilkadziesiąt szkół zostanie zamkniętych na podstawie decyzji kuratora oświaty. No, w Małopolsce. To jest ważna informacja, panie ministrze, dlatego że jeśli przypomnijmy sobie razem to, co Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, kiedy starało się o głosy wyborców i mówiło, co będzie robiło z małymi wiejskimi szkołami, to to jest kompletnie w sprzeczności z tym, co teraz pan mówi. Bo zapowiedź była jasna. Małe szkoły będziemy wspierać. Tam, gdzie jest mniej niż 70 uczniów, to po prostu będziemy płacić tak, jakby było 70 uczniów. Czy wszystkie te przypadki, o których pan mówił, dotyczą sytuacji, gdzie nie ma uczniów i nie ma nauczycieli? Nie, dlatego że w obu tych przypadkach mówimy o sytuacji, która jest z jednej strony albo nie było uczniów,
albo sytuacji, w której po prostu szkoła była w dwóch budynkach. To wszystko słyszałem. Ja mówię o tych przypadkach, o których pan wcześniej mówił. Kilkadziesiąt decyzji pani kurator. Też decyzje kuratorów, które są podejmowane, muszą uwzględnić to, na ile zostanie zachowane bezpieczeństwo uczniów, na ile samorząd zapewni dojazd, na ile sytuacja się ich nie pogorszy. Sytuacje są naprawdę bardzo złożone. Czyli mamy bardzo małe szkoły, czy szkoły, w których nie ma już praktycznie uczniów, czy takie, w których nie ma już naboru, i tam te decyzje kuratorów są bardzo różne. Natomiast w przypadku małych szkół mamy tu wsparcie, czyli dotyczy to specjalnej wagi w subwencji na małe szkoły. Dotyczy to także wsparcia dla szkół, dla samorządów, które są uboższe ekonomicznie, czy to jest taka kolejna waga, która została wprowadzona. Także szkoły wiejskie mają też inną wagę, która znacznie zwiększa tę kwotę, która idzie na ucznia w takiej małej szkole. Czyli tutaj z jednej strony oczywiście mamy takie decyzje, tylko trzeba też popatrzeć na skalę. Jakby z drugiej strony, czyli uchwał samorządów, które dotyczą likwidacji, czyli należy jakby wziąć proporcje, równocześnie pamiętać, że i kurator oświaty, i minister związany jest prawem i przepisami, w tym przypadku artykułu 89, który powinien być przestrzegany. To nie jest decyzja, którą kurator podejmuje bez rozpatrzenia tego w kontekście demografii, bez popatrzenia na bezpieczne i higieniczne warunki, na dowóz uczniów, na to, jak długo będą przebywać w szkole, na to, czy nie będzie zmianowość i tak dalej. To jest to wszystko, co kurator bierze pod uwagę, a sprawdza minister. I sytuację mamy wyjaśnioną. Wiceminister Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, do zobaczenia.